W końcu jest, moi drodzy, odcinek 27 jest krótszy z KBD Toilet Multiverse i wydarzyło się tam bardzo niedobrze. Moi drodzy, jednak moja przepowiednia miała rację, przypuszczenia, zapraszam, obejrzyjcie sobie ze mną, będziemy to analizować od początku do końca, zapraszam was do tego filmu. No jak widzicie, baza zegarów jest oczywiście ewakuowana, bo tutaj ma udać się Titan Drillman. Zresztą, patrzcie, to jest scena z, oczywiście z tego, z przecieku, którą już widzieliśmy. Ja tu przypowiedziałem, że ten szef zegarów, on zginie, więc zobaczymy. Wydaje się, że miałem rację. Okej, okay, tu jakiś wybuch bomby. Okej, nie mamy tu napisów, ale to przed tym. Okej, czy ona tu mówi, że on jakby jego wszystkie rzeczy musi być co do czasu wszystko zrobione, czyli on nie ewakuuje się o 14:50, tylko o 15, nie? Tak, co do perfekcyjnej sekundy. Przez co łatwo przewidzieć jego ruchy, nie? I ma możliwość do ten patrzenia w przyszłość, nie? Ile? 10 sekund zgaduję? Chyba ten... Ona chce uciec, nie? Czemu jej pozwala uciec? To nie rozumiem. Ten tam został jakiś budzik. Ale się boi. Nie bądź, nie bój się, mały zegarku. Cokolwiek się stanie, twoim ostatecznym przeznaczeniem jest zginąć. Tak czy siak. Jestem tutaj, żeby to się stało szybciej. No i Tytan Wiertło się pojawia. Co on robi? A, ta nim zawładnęła. O kurka, tak jak mówiłem. O masakra, jasny gwint. Ja cię gwiżdżę. Miałem rację, słuchajcie, ale że aż tak drastycznie to będzie zrobione? Mega drastyczne, patrzcie, czas. And I thought your race was the most dangerous. A, że uważała go za najbardziej niebezpiecznego? Żałosne. Let's just get this over. To jest która? 3:12? Jaka tam była godzina? Musimy to sprawdzić. No jest, Tytan Wiertło, co wszystko zniszczył. Czyli ona potrafi kontrolować. Teraz możemy zacząć nasz podbój. Jezu, co tu się dzieje w ogóle? A to co to jest? Dom Music! Ej, to jest muzyka z tego. Ej, nieźle, oni stworzą nawet swoją muzykę do tych. Farewell. I tutaj jest żegnaj, pożegnanie. Ja cię gwiżdżę. No powiem wam, że ja to przewidziałem.
Zresztą pamiętacie mój poprzedni film z przeciekami i tam właśnie było, wywnioskowałem z tego przecieku, że on zginie. A nie sądziłem, że to w ten sposób się stanie, bo to było mega drastyczna. Słuchajcie, to była okropnie drastyczna scena. Drastyczna. To mnie zastanawia jedno, on to przewidział moim zdaniem, on widział, że tak się stanie. Słuchajcie, tu jest ważna taka rzecz, która może gdzieś ktoś przeoczył, ale oni tu na początku, jak sobie zobaczycie, tą notkę wzięli. Tutaj jest opuśćcie bazę, emergency alert. Oni tu się zbierają wszyscy, nie? I to wzięli. To jest jakaś kartka. Myślę, że ten szef zegarów im napisał, co mają robić potem, nie? To jest jakieś plany. I on to wszystko przewidział, jak skończy. I on się przygotował do tego. Wiecie, on nawet został, bo on by mógł uciec, nie? Ale on chyba specjalnie to zrobił i został, nie? I ta godzina tutaj jest 12:15, jest ważna. Having the ability to look at the future is really... Może go jeszcze jakoś wskrzeszą, słuchajcie, bo to nie jest powiedziane. Mnie zastanawia tylko ten. Ona musiała go skontrolować, tego budzika tutaj. Czyli jak się jakieś postacie boją, są przerażone, to łatwiej je kontrolować pewnie. Chyba, że to on jego kontroluje? Że to szef budzików go kontroluje? A co to jest ten ze... Tak mi się wydaje. Albo to ona zrobiła, albo to on nim zawładnął. Natomiast ten tytan mnie tu zastanawia. Bo on został ulepszony chyba. Patrzcie, tu ma jakieś coś. Wcześniej tego nie miał, nie? To nie jest jego ogon, tylko jakaś taka końcówka. Nie wiem, czy to pozwala na kontrolowanie go, czy coś. Natomiast wydaje mi się, że Tytana Zegara tutaj w końcu uruchomią, bo zbierali te wszystkie części i pewnie w następnym odcinku już zobaczymy. No oni, Skibidi Toilet, muszą w jakiś sposób ulepszyć tego Tytana Dreadmana, jak chcą mieć szansę, bo jak będzie, naprawią Tytana Kamerę, jeszcze jest Tytan Głośnik, sam Tytan Telewizor go pokonał w taki sposób. W sumie, więc no nie wiem, jaką oni mogą mieć przewagę. Chyba, że go jakoś ulepszą jeszcze. No i pamiętajmy, że Tytan Zegar pewnie niedługo zostanie wskrzeszony. No odcinek krótszy, ale no tragiczny, powiem.